Dzień dobry Państwu, nazywam się Marcin Nowak i razem z moim gościem Ewą Karabin z Więzi będziemy rozmawiać o nowej książce, a ta właściwie o debacie poświęconej ciału. Ciało, które jest osobą, która odbędzie się w najbliższy czwartek w Centrum Myśli Jana Pawła II. Ewo, czy warto sięgać po teologię ciała, Twoim zdaniem? Czy ta debata jest potrzebna dzisiaj? Ta debata jest potrzebna zwłaszcza dzisiaj i bardzo się cieszę, że ona się odbędzie nie tylko dlatego, że będę miała przyjemność ją poprowadzić i już się na to cieszę, ale też dlatego, że jesteśmy w tym momencie w Polsce po tych wielu miesiącach awantur, sporów, dyskusji, stawiania mniej lub bardziej błędnych hipotez dotyczących naszej cielesności, realizacji naszych ról społecznych i tak dalej. Jesteśmy w takim punkcie, w którym musimy nareszcie zacząć rozmawiać spokojnie i zadawać te najważniejsze pytania. A najważniejsze pytania to są właśnie te, w jaki sposób nasza kobiecość, męskość, nasza seksualność, nasza płciowość realizuje nasze człowieczeństwo, w jaki sposób pomaga nam być pełni sobą, w jaki sposób dzięki niej możemy odkrywać nasze powołanie. Ja się bardzo cieszę też dlatego, że ta książka, o której będziemy rozmawiać, czyli książka ojca Jarosława Kupczaka, być może zainicjuje szerszą dyskusję na temat teologii płci, która była nieobecna dotychczas tak naprawdę w przestrzeni publicznej. Od czasu do czasu pojawiały się jakieś jaskółki. Mam nadzieję, że teraz to będzie mocne uderzenie, ponieważ o ile jeszcze na temat teologii ciała rozmawiamy i to jest materiał, który się od lat przewija i on pewnie będzie jeszcze długo wracał, bo jest tak naprawdę mnóstwo do zrobienia, o tyle teologia płci jest czymś nowym, do czego warto zacząć sięgać i warto pytać, na ile chociażby, na ile jeżeli na chwilę zawiesimy takie determinanty biologiczne, na ile kobiecość i męskość są też kategorią społeczną, na ile one są dla nas ważne przy podejmowaniu codziennych wyborów. Tak naprawdę w chwili, w której już mamy za sobą, mam nadzieję, stereotypowe podejścia do kobiecości i do męskości, zakładające, że kobiecość wiąże się z takimi cechami jak subtelność, jak łagodność, jak delikatność, a mężczyzna jest władcą, agresorem, jest silny, jest dynamiczny. Jeżeli już jesteśmy, mam nadzieję, dawno za etapem, kiedy miejsce kobiety było w domu, a miejsce mężczyzny było na zewnątrz, to musimy zacząć budować od nowa takie konstrukty jak męskość, jak kobiecość. A lepiej by było jeszcze powiedzieć, że musimy zacząć je odkrywać, bo tak naprawdę nie chodzi o zbudowanie tworu sztucznego, tylko o odkrycie tego, co, jak wierzymy, zostało wpisane gdzieś głęboko w naszą naturę, tylko przez lata było zaćmiewane, ponieważ żyliśmy, jak Jan Paweł powiedział, w bardzo różnych uwarunkowaniach, które sprawiały, że kobiety rzeczywiście przez wiele wieków były przedmiotem dyskryminacji. Mamy nadzieję, że to już jest za nami, że możemy budować coś nowego. I teraz trzeba zacząć zadawać nowe pytania. A co Ciebie najbardziej interesuje w tym wątku teologii płci? Bo jak się przeglądałem tą książkę, to pomyślałem sobie, że podobnie jak Ty, że jest niezwykła potrzeba na to, żeby trochę odczarować tą w ogóle cielesność w Kościele, bo wydawałoby się, że ten, tak jak mówisz, ten proces odczarowywania, czy też przywracania cielesności i pokazywania jego właściwego miejsca w teologii zbawienia człowieka już mamy za sobą, ale te dyskusje, które ostatnio się też przetoczyły przez naszą scenę i w różnych debatach, pokazują, że jednak my faktycznie jesteśmy, mam takie wrażenie, ciągle jeszcze w takim kojarzeniu sfery seksualnej w Kościele przez pryzmat nakazów i zakazów. Mało tam jest takiej postawy afirmatywnej. Nie ukrywam też, że to spotkanie czwartkowe też właśnie rozpatruję w takim kontekście, jako takiej nadziei na to, że my faktycznie usiądziemy i pokażemy piękno i nauczymy się mądrze kochać więc swoje ciało, swoją płeć i zastanowimy się nad tym, jak to jest wpisane w stworzenie Pana Boga. I to jest ta rzecz, która mnie interesuje. Interesują mnie bardzo te teologiczne aspekty tego, połączenie między relacją między seksualnością człowieka a dogmatem o Trójcy Świętej. To są te aspekty, które mam takie wrażenie, przeglądając tą książkę, są zapomniane albo zakopane, a to jest naprawdę taka studnia, właściwie bez dna do czerpania inspiracji do tego, jak opowiadać o cielesności. Więc ten aspekt mnie osobiście interesuje. Pomyślałem sobie, że spytam Ciebie, który z aspektów teologii ciała, teologii płci jest jakoś Ci bliski albo tak poznawczo dla Ciebie inspirujący, ciekawy? To jest szalenie szerokie pytanie, bo mogłabym o tym pewnie opowiadać długo. Wydaje mi się, że to, co jest tutaj najciekawsze, to jest
budowanie pewnej wizji człowieka, czyli kobiety i mężczyzny, która się zasadza na różnicy płciowej, ale jednocześnie, która tę różnicę przezwycięża w człowieczeństwie, to znaczy, że budowanie też pewnej jedności dwojga, jak to mówi Jan Paweł, i zadawanie pytań o to, jak można być różnym, a jednocześnie jak można być równym, wydaje mi się w tej chwili niesamowicie ważne, zwłaszcza, że odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa i podejmowało się wiele osób i się okazuje, że nie można tego znaleźć tak sobie po prostu, bez głębokiego namysłu. Więc te próby określenia, jak godzić naszą różność, a jednocześnie podkreślać naszą równość, mi się wydają niebywale ważne. Ale też mam wrażenie, że przed nami jest jeszcze olbrzymie pole do działania, jeżeli chodzi o nowy feminizm. Nie wiem, czy zetknąłeś się z takimi badaniami socjolożki Anny Szwed, która kilka lat temu przeprowadziła badania na grupie księży z Małopolski. I okazało się, że 80% z nich nie słyszało w ogóle tego terminu nowy feminizm, chociaż się wydaje, że to jest pojęcie już funkcjonujące jakoś w obiegu publicznym, w dyskursie feministycznym, mamy nadzieję. Więc przyznam, że ja jestem bardzo ciekawa tego, w jaki sposób udało się z tego, jak się okazuje, nadal zapoznanego pojęcia, udało się wyprowadzić inspirację do dyskusji o naszej seksualności, o naszej płciowości. W jaki sposób udało się, mam nadzieję, księdzu Kupczakowi to zintegrować myśl papieską z naszą codziennością, z naszym podejściem do płciowości, a wszystko to jeszcze nieustająco i cały czas w relacji do Pana Boga, bo to jest tutaj też najważniejsze. Nie rozmawiamy o naszej płciowości jako o biologii, jako o samym zlepku komórek, tylko rozmawiamy o nas, którzy cały czas jesteśmy w nieustającej relacji do Boga. Więc budowanie świadomej płciowości, rozpatrywanie naszej seksualności w tym kontekście i z inspiracji z Janem Pawłem, wydaje mi się czymś, co może być naprawdę bardzo, bardzo ważne i w tej chwili potrzebne. Mhm. A powiedz mi jeszcze ostatnie pytanie, bo tak słuchając Ciebie i też przygotowując się trochę do tego naszego spotkania, zacząłem się zastanawiać, co można zrobić, żeby tą wiedzę i to bogactwo, tą bombę z opóźnionym zapłonem, jak mówił George Weigel o teologii ciała w kontekście Jana Pawła II, sprowadzić, uczynić powszechnym wymiarem edukacji, nie wiem, wprowadzić na katechezę, bo to mnie interesuje, żeby wyprowadzić z dużych dyskusji, debat, oczywiście ważnych, potrzebnych, bo one wyznaczają kierunki myślenia, pokazują pewne tropy, którymi można podążać, ale żeby tą wiedzę sprowadzić do takiego praxis, do praktycznego systemu edukacji, na przykład w katechezach. To jest jakby, pomyślałem, że spytam Ciebie, czy masz pomysł na to, jak tą wiedzę popularyzować, jak o niej opowiadać, żeby zachowując całą powagę i godność przekazu, jednocześnie jednak nie zamykać się we własnym, kolokwialnie mówiąc, sosie, tylko dzielić się z nią, z innymi ludźmi. Wiesz co, jeden z moich wykładowców na studiach podkreślał, że my czasami w Polsce, mówiąc o teologii zwłaszcza, mamy skłonność do budowania teologii barierek zamiast wskazywania teologii szczytów. To znaczy, że wolimy skupiać się na tym, czego nie wolno i bardzo jasno stawiać granice, czyli fundować ludziom przekaz negatywny. Tu jest granica i jej nie przekraczamy i tu, i tu, i tu. I po prostu obudowywać ścieżkę tymi barierkami, a rzadziej sięgamy po metodę, która mi się wydaje skuteczniejsza i w tym, o czym ty mówisz, chyba najbardziej przydatna, czyli wskazywanie pewnej pozytywnej wizji. I tutaj mi się wydaje, że jeżeli chcemy mówić o teologii ciała, to podkreślenie tego, że ona jest szalenie relacyjna, że ona się opiera na otwarciu na drugiego człowieka, podkreśla podmiotowość każdego człowieka, że ona uczy ludzi tego, jak być ze sobą w sposób piękny i pełny, a co za tym idzie po prostu odpowiedzialny i to pociąga za sobą pewne konsekwencje, to jest oczywiste. Ale że samo mówienie, zwłaszcza o seksualności, bo dla młodych ludzi to jest szczególnie interesujący temat, w sposób negatywny i zakazowy jest przeciwskuteczne, wydaje mi się. I teraz mam nadzieję, że już przechodzimy w stronę wskazywania pozytywów, które wynikają z podejmowania pewnych decyzji, na przykład jeżeli chodzi o czystość przedmałżeńską, że już powoli zaczynamy tak mówić, że zaczekajcie, ponieważ to, co was czeka po tym sakramencie, jest rzeczywistością piękną, niezwykłą, na którą warto czekać, bo w momencie, w którym już przekroczycie ten próg, wszystko będzie lepsze i dlatego czekajcie, a nie czekajcie, bo to jest złe, dopóki nie dojdziecie do tej granicy. To jest kwestia rozłożenia akcentów. To tak naprawdę cały czas chodzi oczywiście o pewną, wymaga to pewnych bardzo trudnych decyzji od kogoś, komu chcemy to przekazać, ale tak naprawdę nacisk na pozytywne obrazowanie tego, co mamy do przekazania, na to, że to jest naprawdę warte starań i wydaje mi się, że chyba trzeba zaufać, że
ludzie naprawdę są zdolni do wyrzeczeń, do czekania, do odmawiania sobie różnych rzeczy, jeżeli widzą bardzo wyraźnie cel, który mógłby ich do tego motywować. Jeżeli ten cel jest wystarczająco piękny, mocny, kuszący, to są w stanie naprawdę wiele poświęcić. Czyli mówić o pozytywach i uczyć postawy afirmatywnej, to jest też bliskie mi, więc cieszę się, że tu jesteśmy zgodni bardzo. Jak widzicie Państwo, jest o czym rozmawiać. Książka, po którą warto sięgnąć, warto też być z nami w najbliższy czwartek w Centrum Myśli Jana Pawła II. Zapraszamy na debatę, zapraszamy do lektury. Teologia ciała, nieustająco aktualny temat.